Cześć, tu Liściasta. Jak widzicie, dałam się namówić na Enshrouded. W zasadzie samej sobie, trochę internetowi. I jeżeli się zastanawiacie, czy to jest taki świetny pomysł w moim przypadku, biorąc pod uwagę to, w jakim stopniu Enshrouded jest podobne do Valheim, a także fakt, jak szybko Valheim mnie zmęczył, no to nie mam odpowiedzi na to pytanie. Zobaczyłam, jak wygląda system budowania w Enshrouded i ponieważ nie jestem w stanie się uczyć na swoich błędach z przeszłości i doświadczeniach, to kupiłam. Żeby nie było, pograłam sobie chwilkę już, także jakieś takie zupełnie bazowe elementy ogarnęłam, ale bez przesady. Absolutnie nie obiecuję, że to będzie seria, z racji tego, że wiadomo, co się stało z Valheim, aczkolwiek chętnie się trochę w tej grze, że tak powiem, pobabrzę. Co prawda zupełnie nie rozumiem, dlaczego technicznie rzecz biorąc, będąc człowiekiem, nazwijmy to specjalnym rodzajem człowieka, ale jednak chyba człowiekiem, mamy takie kwestionowalne proporcje, ale nie wiem, może jesteśmy jacyś jeszcze bardziej specjalni, niż mi się wydawało. Okej. Dobra, no to jedziemy. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud. A ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Tak, ktokolwiek przyniósł ten eliksir, wiedział, że daje nam granat, tylko czekał, aż znajdziemy zawleczkę, no. Okej. Okay. Ja już w sumie wiem, dlaczego mamy takie dziwne proporcje. Bo wyłazimy z takiego czegoś, co w zasadzie jest piecem. Jesteśmy zrodzeni z płomienia, no po prostu jesteśmy dobrze wypieczeni. Skurczyliśmy się trochę, jak pieczeń w piekarniku albo ubrania w suszarce, nie? Proste. Dobra. To tutaj się możemy rozejrzeć. Bardzo ładna jest architektura. Bardzo mi się podoba w tej grze. I możemy sobie obcować z płomieniem. To jest parę rzeczy, których nie rozumiem w tym zapleczu fabularnym tej gry, ponieważ nie zagłębiałam się w nie za bardzo, ale wyjdzie w praniu, jak to mówią. Proszę bardzo. Bardzo tu jest ładnie. Tak, wiem, miejsce dla pierwszej bazy. Miejsce na pierwszą bazę. Proszę mi tutaj nie robić kalek z języka angielskiego z naciskiem na kalek. Znaczy od słowa kaleka. I tak cud boski, że ta gra ma polską wersję językową. Dobrze, wszystko jedno. Tam mamy się dostać. No, stoję z nogą w krawężniku. Cudownie. A tu mamy trupka. Trupek jest nieco smutny. Nie łam się. Czyste światło spowija wiedzę o pradawnej rasie i chroni ją w gorącym rdzeniu. O Boże. A słońce zachodzi nad wędzarnią krwawo. Okej. Okay. Mógłbym gapić się w ten ogień godzinami, poszukując odpowiedzi i nasłuchując szeptów, ale ich nie ma. Z wyjątkiem hipnotyzującego głosu, który przemawia tylko do zrodzonych z płomienia. A, czyli w sensie, że do nas. Szkoda. Myślę, że nasze rozmowy byłyby niezwykle pouczające. Baltazar. A, z Baltazara, zapiskami i nie tylko, spotkamy się jeszcze później. Na razie zaś pójdziemy sobie tam, gdzie gra nam każe pójść.
Czyli tam, ale nie bezpośrednio. W sensie tam, ale nie bezpośrednio. No chyba, że chcemy skakać na główkę, co jest zawsze opcją. Znaczy, jeszcze nie w tej chwili. No dobra. Pochodnia i lecimy. Muzyka w tej grze jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo przyjemna. A tutaj mamy bomby. Tak, tak. Już wybucham tę ścianę. Dobra. Przeszkadza mi ten napis, nie widzę przez niego, gdzie mam iść. Skrzyneczka w skrzyneczce, tomahawk B, bardzo dobrze. Kolejny dziennik A. Oda do Pike Mead. Innymi słowy, oda do alkoholu. Ja to mogę zebrać. Nie, ale to jest fajne w tej grze jest to, że właśnie, że mogę rozwalać przedmioty i wypadają z nich czasem całkiem fajne rzeczy. I tak mówię, że ta gra jest podobna do Valheim, ale tam mogę nie sięgnąć. Mówię, że ta gra jest podobna do Valheim, ale unika bardzo wielu elementów, które w Valheim mnie drażniły. Płomień pozwala ci oprzeć się mgle, lecz jeśli pozostaniesz w niej zbyt długo, zginiesz. Wydostań się z mgły, by odnowić czas przebywania w niej. No tak, to jest taka pewna upierdliwość. Kurde, przepraszam. Ale nie za duża. I... No tak, jak podejdę do tych takich coś tutaj na ziemi, to czas przebywania we mgle mi zaczyna szybciej spadać. A jak je zniszczę, to przez chwilę jest gorzej, a potem jest lepiej, bo znikają. Przynajmniej do momentu, w którym się nie zrespią. A, no właśnie. O, ty, taki owaki. Dobra, tam jest jeszcze dwóch chyba. O. Dostałam miecz. Czy ten miecz jest lepszy niż mój tomahawk? 11. Tylko, że tam tomahawk jest... ma trwałość większą. No dobra. Spróbujemy z mieczem. To są neptki. Niestety, tak jak w Valheim, bardzo ważne jest parowanie ciosów. Uniki to swoją drogą, ale parowanie i blokowanie. I niestety nie jestem w stanie się ich dobrze nauczyć. Nie mam w ogóle wyczucia do tego. No pięknie, jesteśmy. Odblokowałam stół warsztatowy tylko i wyłącznie przez to, że tutaj przyszłam. Jako i młot budowlany. Dobra. Od razu wiem, że będą mi potrzebne rozmaite rzeczy. Tutaj mamy taki gród, który możemy sobie zwiedzić. Nie ma pszczół? Już się nauczyłam, że czasem się płaci za zbieranie miodu, niestety. Taka piękna ruina. Tak, wiem. Właśnie, blokowanie i parowanie ciosów. To jest podstawa i zupełnie nie jestem w stanie wyczuć... O, drugi poziom. Zupełnie nie jestem w stanie wyczuć odpowiedniego czasu. Jedną z rzeczy, które różni tę grę od Valheim, jest to, że... wszystko, co nie znajduje się na terenie naszej bazy,
po prostu zwyczajnie się respi i to jest takie udogodnienie. Mam nadzieję, że tego nie zmienią, bo to jest jeden z powodów, dla których Valheim mnie tak wkurzył. A! Gin! Nawet nie miał mięsa w sobie. Co za prosie. A, widzę cię. A, no właśnie. Futrzana naszywka. Widzieliście kiedyś szczura z naszywką? O! Skrzynka. Kurde, czy ja się tutaj zamknęłam? Oczywiście, że się tutaj zamknęłam. No proszę bardzo. Bandaże. Przydadzą się. Znając mnie, bardzo się przydadzą. No dobra, nie będziemy tak zupełnie, kompletnie rozwalać wszystkiego. Znaczy nie widzę dobrego powodu, dla którego miałabym tego nie robić, ale... O! Więcej tkaniny. U! O, dzień dobry panu, dzień dobry panu. Z nimi to na razie jeszcze nie muszę się bawić w parowanie i blokowanie. Ale w pewnym momencie będę musiała. Co tu mamy? Upadek. Trwaliśmy w nadziei, przeszukując gruzy i szepcząc modlitwy do pradawnych, obserwując bacznie horyzont. Nawet w tak dalekim zakątku świata wisi nad nami groźba mgły i utraty wszelkiego światła. Cudownie. Jak wiadomo, dobra apokalipsa nie jest zła. O, coś tam właśnie traci życie. Co oznacza, zapewne jest tam jakiś zwierz. Halo? A, wilk. No, pięknie. I żadnego mięska. No, story, stary. A, dobra. Ten ma mięsko. A, ja trochę zapomniałam, bo tutaj zaraz obok jest... Po pierwsze, to są grzyby, które można sobie upiec, a po drugie, tutaj gdzieś jest ognisko i jest trochę żarcia, które nie mam pojęcia, jakim cudem się zachowało przez ten cały czas, ale się zachowało. O, tutaj są jakieś drzwi. Czy coś tutaj jest? Poza mgłą. Nie. Tutaj mamy studnię, z której można sobie nabrać wody. Dosyć dużo. Nie jestem pewna, czy jest jakiś limit. O, jest. Tam lata jakiś demoniczny królik. Piknie. Ja to wszystko zabieram, to mi się przyda na sznurek. Tu mamy kominek, bardzo dobrze, znaczy ognisko. Mamy żarcie. Chodź tutaj. Tak, wiem, że mam iść spać i się najeść, żeby odpocząć. Sznurek. Dobra, gotuj. Co możemy sobie ugotować? Możemy sobie upiec, tak wiem. Możemy sobie upiec smardzę. No, porównania tej gry z Valheim są nieuniknione i tutaj mamy taką zmianę chyba na nieco gorsze. O tyle, że musimy siedzieć i trzymać to żarcie nad ogniem i pilnować go cały czas, żeby się nam nie spaliło. Valheim się rzucało po prostu na kuchnię i się piekło, i tylko trzeba było pilnować, żeby się nie spaliło. Ale nie było się do tej kuchni przyspawanym. No dobra. Mamy żarcie. Połaziliśmy sobie tutaj. Jest tutaj jeszcze parę miejscówek. Gdzieś tu jest jeszcze jakaś taka piwnica, do której można wleźć. O której, szczerze powiedziawszy, mi się nie spieszy na razie. Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o tę grę. W tym momencie, kiedy niebo robi się czerwone wieczorem, to jest jedyny moment, kiedy ta gra zaczyna nieco chrupać. Nie jestem pewna, czy to na nagraniu widać, niewątpliwie czuć to w grze i widać to w grze, że laguje nieco. Ale tylko o tej porze dnia. No i pięknie. Tutaj mamy kopalnię krzemienia, tutaj mamy patyczki, kamyczki, rozmaite rzeczy. O, w momencie, w którym niebo się robi ciemne już, to
Lag przemija. Wilk patrzy się na mnie. Dobra. Stary, co ty taki pasywny? A, on nie mógł do mnie podejść, bo się częściowo zablokował w terenie. Dosłownie wryło go w ziemię na mój widok. Wow. Okej. Okay. Weźmiemy sobie świetliki. Lampa świetlikowa się przyda, tylko musimy jej więcej znaleźć. O. A z tamtej mgły wyłażą potworaki i łażą sobie po okolicy. Możemy im zrobić przykrość. Warunkiem, że nie będzie ich zbyt wielu. Przepraszam pana. O, ten już blokuje. Ale dużo mu to nie da. I co? I to na razie wszyscy? A nie, tam sobie jeszcze łażą. No to niech sobie łażą. Kolejne podobieństwo do Valheim jest oczywiście w systemie jedzenia. Czyli mamy na początku bardzo niewielki pasek zdrowia. Po czym jak sobie chapniemy to czy tamto, to nam właśnie, zwłaszcza jak jemy mięso, to nam rośnie. I pozostaje przez jakiś czas. Oczywiście wypoczynek i komfort też tutaj grają rolę. Na szczęście w pewnym momencie odblokowujemy sobie zbroję, która nam na stałe powiększa ten pasek. No dobra, co możemy zrobić? Możemy sobie zbudować ołtarz. Bardzo pięknie. Postawić. I taki będziemy mieli teren bazy na początku. Jak będzie. Oczywiście tego płomienia nie możemy sobie podnieść. Fundamenty możemy podnosić, zmieniać wysokość. Z płomieniem tak nie ma niestety, ale są metody na to, żeby sobie podnieść płomień. Dobra, obcujemy z płomieniem. W pobliskich pradawnych kryptach znajdują się inni ocalali, którzy drzemią. Znajdź ich, aby pomogli ci w podróży. No dobrze, wiemy co mamy robić. Nie, ale te proporcje po prostu... Kurde, ja mam 1,55 m wzrostu, a mam normalniejsze proporcje niż ta postać. Takie skrzyżowanie, nie wiem, krasnoluda z niziołkiem, może elf ze starej wersji Deleków, bo ja wiem. I nie wiem, czy tak ma być, czy jest po temu jakiś powód w zapleczu fabularnym, czy nie. Czy po prostu taki wybór estetyczny. Ale to zwłaszcza źle wygląda na postaciach męskich. Dobra, co mogę jeszcze zbudować? Technicznie rzecz biorąc, powinnam sobie móc zbudować stół warsztatowy i młot budowlany. Stwórz i stwórz. Stół warsztatowy się nam przyda. I możemy robić prymitywne kamienne bloki. System budowania w tej grze jest zajebisty. Ma swoje wady, ale jest jednym z najlepszych systemów budowania, jakie w życiu widziałam. Teraz muszę zobaczyć, czy nie ma tu jakiegoś wilka, który właśnie próbuje mi odgryźć dupę. Ale chyba nie. Kolejną zajebistą rzeczą jest to, że wystarczy, że zajrzymy do stołu warsztatowego i wszystkie przedmioty naprawiają się automatycznie. Nawet nie musimy tego robić z ręki. Po prostu się naprawiają za darmo. Dobra, czy ja mogę sobie w ogóle zrobić jakieś narzędzia? Oczywiście, że nie, bo brakuje mi sznurka. W związku z powyższym muszę zrobić trochę sznurka. Siekiera z kamienia. Kilof z kamienia. No i teraz możemy rozmawiać. Dobrze. No, a jak przychodzi świt i jest takie samo w zasadzie niebo jak wieczorem, to się już nie robi żaden problem. Nie ma żadnych ani lagów, ani nic się nie przycina. Interesujące. A przynajmniej mamy teraz światło i można budować. Teraz śmieszna rzecz jest taka, że gdybym miała usunąć jeden z takich bloków, to robi bardzo ładną i bardzo foremną dziurę w terenie. I w ten sposób można sobie bardzo wygodnie robić piwnicę. A, co więcej, jeżeli nie podoba mi się jakaś zmiana, którą wprowadziłam, Y cofa. Chyba do 4 albo do 5 ruchów. A ta muzyka, która teraz jest, kojarzy mi się trochę wręcz ze Skyrimem. I to jest bardzo, bardzo miłe skojarzenie. No i kolejne porównanie z Valheim. Tym razem, jak w niewielu przypadkach, będzie na niekorzyść Enshrouded,
Mianowicie rzeczy, które wypadają z, jak ścinamy drzewo, czy kopiemy, niestety, musimy sobie potem zebrać ręcznie. Nie ma tego takiego minecraftowego wsysania przedmiotów. Ono jest bardzo wygodne, trzeba przyznać. Oczywiście kolejnym podobieństwem jest to, że można brać istniejącą postać i wysyłać ją na inne serwery, jak stoi, na tym poziomie, na którym jest. Jest tak całkiem wygodnie. I tutaj pewnie zaraz dostanę pszczołami w mordę. One są straszne, a potrzebuję krzaczków. Nie? Nie pszczołami? Nie pszczołami, ale do tych nie dostanę. Dobra, do tego dosięgnęłam. Tyle dobrze. Ale do tego trzeciego to powinnam mieć... O! Niedobrze. Właśnie, wkurzyły się. Do tego trzeciego powinnam mieć łuk. I niestety, skórkowańce są tak zajadłe, że cię będą gonić... No, to na nie poczekam. Zaraz do mnie dotrą. No, ale zabito wroga. XP plus 45. Tylko troszkę mnie pokiereszowało. Na szczęście mam gdzieś jagódki. Jagódki ładnie leczą. Znaczy ładnie leczą. Stopniowo leczą. Ale chyba odzyskam zdrowie do samego końca. W całości. Tak. Dobre jagódki. Czy mi się wydaje, czy z tych żółtych drzew leci najwięcej żywicy? Tak. Normalnie jak ścinam takie drzewo, to głównie dostaję drewno. Czasami wypada żywica. Nawet wypadła. Ale z tego powinno wypaść zdecydowanie więcej. O. Tak też się stało. Bardzo mnie to cieszy. Żywica się w pewnym momencie przyda. No to ostrożnie, tutaj mogą być wilki. Spodziewałam się wilka, znalazłam kukurydzę, no proszę. Nawet nie wiedziałam, że tutaj jest kukurydza. Nie podoba mi się, że ten dom jest tak, stoi tak nisko. Mogłam go podnieść razem z ołtarzem płomienia, ale mi się nie chciało, przyznaję. I teraz, ponieważ nie jest to wysokie domostwo, to mogę sobie popodskakiwać. Można tutaj wybudować rozmaite rzeczy. Na przykład rusztowania. Ale na to też jestem zbyt leniwa. Tutaj mogę mieć problem. A nie. I pięknie. I dach. Znaczy w sumie może go trochę urozmaicę. Robimy tak. I tak. Dziury wyżej załatam później. A, i teraz i... Tak. I tak. Teraz tylko muszę powypełniać te dziury, zrobić większe okna i będziemy... I będziemy w domu. Dosłownie.